Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja, moi drodzy. Pędzimy jak najszybciej do celu naszej podróży, bo przed nami bardzo daleka droga. Ale chciałabym jeszcze tutaj zerknąć sobie na te obszary, ponieważ tutaj będzie sporo roślinek do zebrania. Także myślę, że to jest odpowiedni czas, żeby sobie to wykorzystać i tutaj po prostu jeszcze pobiegać dzisiaj, zanim wyruszymy dalej. Są też kretoszczurki. Bardzo ładnie nam idzie z nimi. Miło bardzo. No, zbieraj te rośliny, zbieraj. Super, tu jest ten murek i tak dalej. No, miałam się pytać, czy tutaj nie było jaskini. No, oczywiście, że była. A tutaj nawet były rzeczy. O, nawet mamy jakichś ludzi. Joe. Cześć, Joe. Obywatelka, sprzedawca węgla. Spoko. Bardzo trudna kradzież. Serio? Witaj. Co tu porabiasz? Co za głupie pytanie. Próbuję wynieść się jak najdalej od tych przeklętych orków. Musiałem wszystko zostawić, jedynie życie udało mi się uratować. Okej, to wszystko, no dobra. Może Joe mi coś więcej powie. No bądź co bądź, tutaj właśnie tak to wygląda, że ci ludzie próbowali po prostu uciekać gdzie popadnie. I tak właśnie robili, także tutaj jeszcze możemy tylko z Joe'em porozmawiać, zobaczymy czy ma coś do powiedzenia. Dość prosta kradzież. Witaj. Czekaj, a kim ty jesteś? Zabijesz nas, czy zdradzisz? Nie, spokojnie. Jestem królewskim wojownikiem i służę na okręcie wojennym Albatros, który zakotwiczył w pobliżu portu. Uff, już myślałem, że coś się stało. Wybacz mi moją nerwowość, to prawdopodobnie dlatego, że znowu zostałem uwięziony. Przy okazji, nazywam się Joe. Znowu. Co tym razem zrobiłeś? Zupełnie nic. Co proszę? Nic nie mówisz, ale kiwasz głową. To zrobiłeś coś złego, czy nie? O, nie. Pewien miejski strażnik zamknął mnie raz w wieży, to miałem na myśli. Przebywałem tam przez kilka dni, aż ktoś mnie uwolnił. Kto? Ktoś z miejskiej straży. Nie, ten człowiek nie wyglądał na miejskiego strażnika. Cóż, dla mnie było ważne, że odzyskałem wolność. To była zabawna historia, ale teraz muszę już iść. Wszystkiego najlepszego. Poczekaj, uratujesz nas. Czas pokaże. Orków jest bardzo dużo. Miejcie nadzieję, a przede wszystkim cierpliwość. Dobrze. Jak tam sprawy? Zostaw mnie w spokoju. Kurde, mordo, jakby zdecyduj się. Tak mi się właśnie wydawało, że tutaj mi zaznacza te rzeczy. Dobra, no to możemy iść, myślę, dalej. Strażników przed wejściem do miasta żeśmy tutaj zbili z tropu. Więc teren powinien być w miarę wyczyszczony. Przynajmniej przez ten jakiś tam kawałek. Przejdziemy się tędy. Ponieważ mamy zwykłe wilki. Zobaczymy, czy coś jest do znalezienia tutaj w jaskini. Zapowiada się, że jest czysto, czyli nie jest niebezpiecznie. Tu, tam za to jednak pokazuje już wrogów. Także zobaczymy, co to oznacza. Widzę, że pokazuje mi głównie te wilki, więc chyba jest git.
Dobra, czy tam były jakieś rośliny po drugiej stronie? Chyba nie. Zobaczymy, co tutaj można znaleźć. Kolejne sakiewki. Jest teleport i jest aktywny. Także zobaczymy. Prawo, nie, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. To jest chyba ten sam lucik, co w normalnej skrzynce. Myślę, że możemy skorzystać. Powiem wam, że nam się to bardzo przyda. Dlatego, że tym oto sposobem udało nam się ominąć orków. I skróciliśmy sobie też dzięki temu troszeczkę drogę, no nie? Także wydaje mi się, że to akurat bardzo na plus. Tam będą szkielety. Szkielety gobliny, to w sumie mogłabym tam nawet wejść. Zobaczymy zaraz. Czy ma to sens, żeby tam wchodzić? Ale chyba ma. Chociaż nie wiem, czy tam dalej nie było potem silniejszych szkieletów. Boję się, że mogę sobie z nimi nie poradzić. Ale to się akurat okaże dopiero. Dobra, no. Jak na razie idzie nam sprawnie. Dużo gobliniaków, bardzo. Jak mnie oblezam, to jest trochę problem. Tylko troszkę. No ale boję się, że w środku tam dalej są te mocniejsze. Niestety. Zaraz zobaczymy. A, zombiaki są, dobra. To chyba git. Przybiliśmy z zombie. Nie było wtedy dużych problemów z nimi. Ważne, żeby się nie dać raczej trafić. Wiadomo, jak to jest z zombie. Na pewno fajnie by było, jakby kryty wchodziły. Zginie któryś? Dobra, bo trochę mi się... Ej, pięknie, liczyłam na nowy poziom, żeby usagity się nauczyć eliksiru, także to akurat bardzo na plusik. Miecz paladyna. Dwuręczny miecz paladyna i kolejny miecz paladyna. Ej, kurde, jeden siły mi brakuje, żeby nosić taką broń zatrutą orkową. Taką a la halabardę. Spoko w sumie. No, z tego co widać, to te miecze paladyna to nic szczególnego. Ale dobra. Okej. Okay. Polne bestie to będzie raczej bezpiecznie. Tutaj trzeba uważać przy tej karczmie, bo tam są najemnicy orków w środku. Także akurat bardzo dobrze, że użyliśmy tego teleportera. Bo dzięki temu będziemy mogli bezpiecznie się poruszać. Roślinki sobie wezmę za chwilę. Jest też posąg Innosa. Trzeba by było sprawdzić, czy one są, wiecie. Okej, okay, są orkowie na moście. Zastanawiałam się, że właśnie czy są, czy nie. Można by było w nich wjechać z jakiegoś czaru, na przykład z gromu. Albo po prostu podejść sobie tak tylko po rzeczy. Jak tam to wygląda?
Możemy się pomodlić w sumie za stówkę. Dziękuję bardzo. Widzę, że pogoda troszeczkę robi nam chyba psikusa. Dobra, od orków na razie z dala. Przejdziemy się tutaj tak jak są te jaszczurki, bo widzę, że są. Tu jest węgiel. Także możemy się przejść po expit jeszcze na tych jaszczurach. Dobra, bo ja nie wiem, czy jest sens je tak wybijać po jednej sztuce. Za dużo by nam to czasu zajęło, a ich nie ma tutaj dużo, tylko wręcz przeciwnie, jest ich bardzo mało. Księga zielarza. Przypomniało mi się, że to będzie zresztą nawet i potrzebne nam. Tu jakieś fajowe rzeczy. Prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Dobra, parę pierdółek. W sumie spoko, bo ta księga zielarza się przyda później. Także już będziemy mieli tą sprawę odhaczoną z głowy. W sumie to mi to bardzo pasuje nawet. Dobra, i znowu jesteśmy przy cmentarzu. Ja tutaj ominam jakieś rośliny przy tych polnych? Czy wreszcie wzięłam? Wzięłam sobie, dobra. No to idziemy teraz tędy ścieżką. Tak jak mówię, trzeba będzie uważać. Znaczy wiecie, to nawet nie o to chodzi, że oni są jacyś bardzo trudni. Chociaż nie powiem, strzelają z dobrych łuków, ale po prostu oni fabularnie się przydadzą. Typu dosłownie poradniki informują, żeby tych ludzi nie zabijać, zanim nie będzie nam to faktycznie do życia potrzebne. Kurde, dostał ode mnie, ale ma hitboxy dziwne. Także dlatego ostrożnie musimy postępować. Dobra. Po drodze też zebrałam jedną goblinią jagodę, także to się nam na pewno przyda do życia. Tam będziemy schodzić za chwilę. Przejdę się jeszcze tutaj bokiem. Bo tu mamy Babo i Dragomira. A oni nam się tutaj nawet dzisiaj i przydadzą. W sensie nie wiem, czy Babo będę mogła od razu oddać książkę, bo wam powiem już od razu, że to jest jego książka. Nie, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo. To jest jego książka, tylko że później jakby musimy ją zdobyć. Prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Dobra. Trochę skomplikowana ta skrzynia była, ale już się nie będę czepiać. Babo. Nie, proszę, nie rób mi krzywdy. Chociaż, czekaj. Ty raczej nie jesteś najemnikiem orków. Z pewnością nie jestem najemnikiem orków. Co tutaj robisz? Chowam się przed orkami i ich sojusznikami. W okolicy są orkowie. Tak, i to całkiem sporo. Jakaś połowa ich armii otoczyła farmę Onara. Jeszcze jeden oddział zamknął przejście do klasztoru. Widziałem też kilku przy przełęczy. Wreszcie, w tawernie Orlana usadowili się najemnicy orków i jeszcze jakieś straszne typy. Hm, dziękuję, że mnie uprzedziłeś. Powiedz, nie chciałbyś wrócić z powrotem do klasztoru? Dopóki w jego okolicy jest pełno orków, lepiej zostanę tutaj. Okej, czyli na razie mu tego nie oddam. Dopiero później. Hej, ty. Na twoim miejscu nie szedłbym dalej na północ. Inaczej to może być dość niebezpieczne dla ciebie. Okej, trudna kradzież? No, jest trudna, nie dam rady. Dragomir, co tu robisz na tym odludziu? Witaj, Rolandzie. Dawno się nie widzieliśmy. A co według ciebie mogę tu robić? Czekam tutaj, aż się skończy ta głupia wojna. I mam wielką nadzieję, że orkowie jej nie wygrają.
Dlaczego nie powinienem iść dalej na północ? Tam co, też są orkowie? Nie mam pojęcia. Jak na razie, nikt ich nie widział na północy, ale bandyci czynią ten rejon niebezpiecznym. Bandyci. Ale skąd? Z Górniczej Doliny. Zgadza się. Ich przywódcą jest niejaki Gregor. Najpierw jego banda była nieliczna, ale teraz wciąż do nich dołączają nowi. Wojna wielu wyrwała z normalności. Farmerzy, mieszkańcy Khorinis, a nawet strażnicy przystają do bandy. Właściwie to chciałem udać się na północ, ale dopóki bandyci kontrolują most, tam nikt nie przejdzie. Uciekinierzy, którzy dotychczas nie zdołali dotrzeć na północ, stanęli teraz przed wyborem, zostać zabitym przez bandytów, czy dać się zniewolić przez orków. Najwyższy czas, aby ktoś rozprawił się z tym Gregorem i pozbył się bandytów z przejścia na północ. Możesz mnie czegoś nauczyć. I jeśli jesteś w stanie zapłacić za naukę, bo obecnie krucho u mnie ze złotem. Mogę cię nauczyć lepiej strzelać z łuku. Tak, jeśli chcesz, pokażę ci, jak stać się prawdziwym strzelcem. Wtedy będziesz mógł zadawać ludziom lub nieumarłym znacznie więcej obrażeń. Przeciw zwierzętom, strzał mistrzowski nie przyniesie efektów, ponieważ one są zbyt zwinne dla takiego strzału. Tu musisz wykorzystać inny strzał. Strzał, dzikiego łowcy, znacznie lepiej odpowiada dla zwierząt. Jeśli zechcesz, mógłbym także nauczyć ciebie i tej umiejętności. Ile chcesz? 150 sztuk złota. Okej. Masz. Oto twoje złoto. Dobrze, jeśli o mnie chodzi, możemy zacząć zaraz. Tak, tutaj są właśnie dodatkowe takie rzeczy. Strzelanie z kuszy i z łuku, garbowanie skór, dobry strzelec i dziki łowca. I teraz bardzo mnie zastanawia, czy to zadziała też na kuszę, czy typowo pod łuki. Szczerze, nie wiem tego. Miałam właśnie wcześniej taką rozkminę, jak to konkretnie działa. Dobra. Możemy się przejść tutaj. Kolejne gobliny jagody. Spodziewałam się tego oczywiście. Są kolejni przeciwnicy, czyli topielce i krwiopijce. Jak dla mnie spoko. A to te zatrute dziadostwa. Ej, topielce o Boże. Tu się nie opłaca z nimi lać normalnie. O kurde. Ja taką siekę robię z tej kuszy. Ej, no to przydałoby się w tą kuszę dać więcej. Jednak, wiecie. Jednak by się przydało więcej przyinwestować w kuszę. Dobra. Tutaj była jaskinia po drodze, fajnie by było do niej wleźć. Bo tu są niedobitki ludzi z farmy Sekoba. Bardzo trudna kradzież, co to znaczy? O Boże, dobra. Witaj. Chciałbym o coś zapytać. Przykro mi, ale nie mam czasu. Wszystko, o czym mogę myśleć, to atak orków i nasza ucieczka. Okej, czyli nic mi nie powiesz, dobra. Tutaj tylko farmerzy. Chwileczkę, chyba się skądś znamy. Nie, nie sądzę. Dziwne. Wydaje mi się, że już się kiedyś spotkaliśmy. Mało prawdopodobne. Chociaż spędziłem dzieciństwo w tym mieście, to rzadko je opuszczałem. Mój ojciec, Bosper, brał mnie do lasu na grzyby, ale z wami, farmerami, nigdy nie miałem styczności. Być może się mylę, ale kiedy patrzę na ciebie, to czuję jakbym cię znał. Jeśli się zastanowić. W wieku 15 lat, jakiś czas pomagałem na targu. Całkiem możliwe, że tam mnie widziałeś. Ale to było sporo lat temu. Powiedziałeś, że Bosper to twój ojciec. Tak. Może coś wiesz o nim. Mam na myśli czas już po ataku na Khorinis. Nie, obawiam się, że nic nie wiem. Wiem tylko to, że kiedy jeszcze przebywał w mieście, ktoś obrabował jego sklep. Ale potem jakiś uczciwy znalazca zwrócił skradziony łuk Bosperowi. Cuda i tyle. Obecnie każdy dba tylko o swoje kieszenie, a tu zwykły człowiek przychodzi i oddaje znalezioną rzecz. Ale kto wie? Chodziły pogłoski, że to sam złodziej oddał łuk Bosperowi. Może ruszyło go sumienie albo jeszcze co innego. Czy wiesz, gdzie są teraz moi rodzice? Nie, tego nie wiem.
tyle ostatnio się dzieje, że każdy stara się jakoś zadbać o siebie. Rozumiesz? Co możesz powiedzieć o tym miejscu? Czy nie mówiłeś, że wychowałeś się w mieście? No, a co do paladynów i ataków orków, nie mam nic więcej do powiedzenia. Lepiej zapytaj kogoś innego. Jak wygląda sytuacja? Jak dotąd wszędzie było spokojnie, ale to może być złudne. Kto wie, co wymyślą orkowie. Więc teraz nie masz dla mnie żadnych informacji. Nie, ale może będę mógł ci pomóc następnym razem. Biorąc pod uwagę problemy z orkami, nie mam wyjścia. Okej, czyli to wszystko. Kogo mamy? Rukara, Farmera, Orlana, Erola. Okej, czyli to nie z farmy Sekoba są ludzie, tylko z farmy Akila. I sam Orlan. Ty jesteś karczmarz Orlen. Tak, a dokładniej, to byłem karczmarzem Orlanem. Odkąd wypędzono mnie z gospody, jestem zwykłym uciekinierem. Kto cię wypędził z twojej gospody? Kilku paskudnych typów. To najemnicy orków i adepci czarnych magów. Miałem szczęście, że nie było z nimi orków. Z pewnością nie byłoby mnie wśród żywych. Okej, bardzo trudna kradzież. No, zgadza się. 105 zręczności to jest sporo. Ale dość proste, na szczęście możemy robić. Co słychać? Czego ode mnie chcesz? Swoimi sprawami się zajmij, a w cudze gówno nie leź. Zdychasz na kaku i pewnie chce ci się pić, czyż nie tak? A co cię to obchodzi? Odwal się ode mnie, albo pożałujesz, jasne. No dobrze. Wyglądasz na wykończonego. W której części, odwal się, nie rozumiesz, co? Posłuchaj, w tych ponurych czasach, powinniśmy trzymać się razem. Po prostu nie zwracaj uwagi na moją zbroję. Razem, mówisz. Masz może co wypić. Oczywiście. Oto piwko, wypij na zdrowie. Tego mi było trzeba. Dziękuję ci. Wygląda na to, że poczułeś się lepiej, a podły nastrój gdzieś zniknął. O tak. Po piwie zawsze czuję się lepiej. Czy ostatnio wydarzyło się coś ciekawego? Nie mam pojęcia. Wojny mnie nie obchodzą, a ponadto nikt ze mną zazwyczaj nie rozmawia. Aha, no dobra. Tu jeszcze jest Erol. Z takich postaci znanych. Witam. Co się stało? Witaj, Rolandzie. Dawno się nie widzieliśmy. Co się dzieje? Przez orków cała ta okolica stała się niebezpieczna. Zrobiło się tu bardzo niebezpiecznie. Wszędzie można natknąć się na orków. Więc musiałeś uciekać z Khorinis. Tak, chłopcze. Ale nie jest mi tak ciężko, jak innym. Przynajmniej mam jeszcze chatę obok farmy Onara, gdzie wciąż mogę się schronić. Jednak nie odważę się tam zajrzeć, dopóki orkowie wałęsają się wokoło. Czy wiesz, gdzie są moi rodzice? Przykro mi, ale nic ci o nich nie mogę powiedzieć. Ale nie smuć się. Jestem pewny, że oni wciąż żyją. Mam nadzieję. Wielu uciekło na północ, ale na farmie Onara też sporo uciekinierów. Dziękuję za radę. Rozejrzę się tam. Przykro mi, że nie mogłem ci pomóc. Jesteś dość silny. Tak, ale dlaczego pytasz? Mógłbyś mi pokazać, jak stać się silniejszym. Ach, o to ci chodzi. Jasne, że mogę. No, ciekawe w jakich granicach niby. Pokaż mi swoje towary. Wybór u mnie niezbyt duży. O, masz eliksir życia, to od razu go wezmę. Dobry miecz półtora ręczny, ciężki młot wojenny. Nie wiem, co ja noszę za bardzo, chyba 135 mamy teraz obrażeń. No niestety nic z tego nie przebije, moi drodzy, na razie. O, masz hełm łowcy smoków, to też zabieram. Amulet do siły 10, mam chyba taki, nie? No i właśnie on ma te akwamarynki i tego typu rzeczy właśnie potrzebne do zadań. Trzeba się będzie nauczyć wydobycia z jaszczurów ognistych języków. Zobaczmy sobie hełm nowy. Wypijmy eliksir do życia. Chyba, żebym go zostawiła. Nie, pierdziele, piję te eliksiry.
Niby się można do 1500 uczyć, ale no bez przesady. Przyda nam się teraz do użytku. Aha, hełm. Tak, tak, tak. Wcale niedawno nie kupowałam tamtego, no ale ten jest lepszy. Także wolałabym ten nowy założyć sobie pięknie. Szczególnie, że będziemy mieli też opcję kupienia nowej zbroi, także warto będzie z tego skorzystać. Tutaj kula ognia. Tu możemy coś wykopać, tylko pytanie, czy skarb się jakiś pojawi? Aha. Okej, pojawił się, mimo że nie powinien moim zdaniem, bo przecież tu już kopane było, nie? Jest rega i bronko. I sekop. Co tam, stary? Patrzcie go, to przecież sekop. Co tutaj robisz? A jak sądzisz? Z powodu orków musiałem opuścić swój dom. A teraz zostaw mnie w spokoju. Orkowie nadal są na twojej farmie. Jestem tego pewien. Posłuchaj, musisz mi pomóc, póki ci dranie nie spalili mojego domu. Wasi królewscy zbrojni powinni zadbać o dobro wszystkich, prawda? Proszę, pomóż mi. Spraw, aby stąd zniknęli. Dobra, zobaczymy, co da się zrobić. Co się uda zrobić. Rega i bronko. Dość ryzykowna kradzież, spoko. Witaj. Czego chcesz? Nie mam ochoty na pogawędkę. Nie przeszkadzam. Co za głupie pytanie. Oczywiście, że przeszkadzasz. A teraz odwal się ode mnie. Czy chcemy się go lać w sumie? Uważaj, inaczej pożałujesz. Dojrałeś się. O kurde, bronko jest dobry. Daj mu popalić. Ej, nie przemyślałam tego. No, dalej. No, halo. Dobra. Pokazałeś mu, kto tu rządzi. Na szczęście się udało, ale nie przewidziałam, że on ma tyle HP. Chryste, przecież chłop mnie zmiótł. Masakra. Na szczęście mam takie coś jak leczenie. No i troszeczkę ekspika wpadło za bronka. On się musi przestać jakby nauczyć nie zaczepiać ludzi, nie? Okej. Już przestajesz gadać sam do siebie? Witam. Czego chcesz? Denerwujesz mnie. Odwal się. Okej, dobra. A co u Regi słychać? Zaraz zobaczymy. Co słychać? Lepiej nie pytaj. Od kiedy orkowie tu się panoszą, nie mogę po nocach zmrużyć oka. Aha, i to wszystko? Dobra. Czyli tutaj też ludzi mamy pogadanych. Możemy iść w stronę farmy. Zobaczymy. Trzeba będzie się teraz przemknąć, bo tutaj orkowie mają swój duży obóz, więc to będzie na pewno bolało, że tak powiem. Są dziki. Odyńce konkretniej. Dobra. Ładniutko. Trochę też ciemnych grzybów. Mam nadzieję, że nie ma dużych spadków FPS-ów. Mam wrażenie, że gra troszeczkę klatkuje. Ale w sumie chyba nie ma co się dziwić w momencie, gdy... Wiecie, jesteśmy na tak sporym obszarze jednak i... Wszystkiego to jest od cholery, nie? Z orkami trzeba będzie uważać na pewno. Szkielet goblin czy zwykły? Nie zaznacza mi. Ale wiecie, jesteśmy koło Sagity, więc to jest dobry moment. Żeby może do niej wstąpić, nie?
Są dwa szkielety gobliny i one właśnie mi zaatakowały polne bestie. Dobra, może i być tak. W sensie już wiemy, że są niegroźne szkielety gobliny dla nas. Podejrzewam, że gorsze by były zwykłe szkielety. Ja wiem, że ja miałam się udać do Onara, a nie łazić wszędzie indziej, tylko nie tam. Ale... chcę iść do Sagity przy okazji. Skoro mamy taką możliwość... Są wilki, krwiopijce, tu się nic nie dzieje takiego bardzo, wiecie. Znaczy są orkowie u Sekoba, których w sumie można by się było pozbyć nawet. Nie wiem, no... akurat ten las jakoś bardzo mnie nie stresuje. Szczególnie jak taki ork przybiegnie pojedynczo do mnie. Dobra, jak mi wchodzi kryt, to jest dobrze. Trzeba będzie dać w kryta, bo ja mam tą broń jednoręczną, jednak tak dosyć słabo rozwiniętą. No zbieraj ten pień i idziemy. Nie będę się tam pchała na Hama. Wargów nawet na razie nie widzę, więc chyba jest git. Fajnie też, że miałam iść, wiecie, do Sagity, do Onara, a jak na razie to idę wszędzie, tylko nie tam. Jestem ciekawa, jak sobie z wargiem radzę. Próbować? Może nie, może na razie nie. Na razie bym się może skupiła na tym, żeby faktycznie do tej Sagity dotrzeć. Od Sagity już będzie droga prosta dalej. Tam coś jeszcze też jest, się rusza. O, kolejne goblinie jagody. Widzicie, jak to rośnie szybko? Zróbmy zapis, bo ja nie wiem, czy tam są bandyci, czy co tam się dzieje. Tam widzę, że na górę można wejść, tylko że tam chyba trzeba będzie się szczytować. Są bandyci. Myślę, że na razie mogą sobie tutaj zostać jeszcze. Ja bym tam się chciała dostać, tylko że tutaj jest właśnie taki problem, że nie ma dobrej drogi, żeby tam wejść. Bo tak naprawdę się nam bohater nie chce łapać nigdzie. Tutaj najważniejsze... Dobra, jeden grzyb jest pod drzewem. Nie da się go wyjąć. Tu bym sobie dała rękę uciąć, że właśnie jakaś roślina spadła z tego miejsca, co brzmi trochę dziwnie. W ogóle wierzcie mi, że dla was aktualnie Korynis na pierwszy rzut oka się nie zmieniło za bardzo. Tam gdzieś dodali jakąś drabinę, nie? Takie sprawy... Ale wierzcie mi, to jest tak duże złudzenie, że no naprawdę, jeszcze cuda to się będą działy na kiju. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, ile tutaj jest dodatkowych miejsc po prostu, poukrywanych rzeczy i wszystkiego. Czy te wilki? W sumie one się triggerują na mnie. To dobrze. Mam nadzieję, że u Sagity nie trzeba 30 mieć, żeby się nauczyć, tylko te 25 mi faktycznie wystarczy. Zobaczymy, mam nadzieję. Bo mamy akurat 25 punktów nauki. Nie wiem, czy ona się obrazi, jak ja sobie to pootwieram. Prawo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo. Tutaj jakieś pierdółki.
Lewo, 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 prawo, prawo. Ten kufer to już w ogóle był z czapy. Masz stół alchemiczny, więc będziemy mogli też porobić potki. Zapomniałam, że u niej nie tylko się nauczę, ale przecież ona ma stół. Diabelsko trudna, ile wymagasz? 103. Okej, no, będę miała tyle, jak się nauczę wytwarzania eliksirów. Dzień dobry, Sagitto. Jestem Roland, syn Bospera. Nadal tu jesteś. Czy bezpieczne jest przebywanie tutaj, kiedy orkowie są obok? Mieszkam tu i hoduję zioła, odkąd tylko pamiętam. Las jest moim przyjacielem. Wśród jego darów znajduję wszystko, co jest mi potrzebne. Możesz mnie uzdrowić. Po to właśnie przyszedłeś, prawda? Daj mi znać, jeżeli będziesz potrzebował pomocy. No i ona jest piękna po prostu, nie? Ulecz mnie. Ulecz mnie. Chwileczkę. Moja maść powinna wyleczyć najgorsze z twoich ran. Kurde, uwielbiam jeszcze ten polski dubbing. Jakie towary masz do zaoferowania? Powiedz, co cię interesuje? Co ty masz, koleżanko? Rośliny, to mnie nie interesuje. Przemiana w czarnego goblina, okej. Okay. Szczaw królewski, zabieram. Czerwony pieprz. Biorę ten czerwony, bo mi się wydaje, że jego też warto skupować. Ile ja mam menzurek, żeby się nie wywalić przypadkiem? Menzurki, menzurki, nie wiem, bo ja nigdy menzurek nie kupowałam chyba. Mam 25 menzurek, to daj mi resztę. Walczę z orkami i chciałbym opanować sztukę przyrządzania mikstur, aby się uzdrawiać. Czy możesz mnie tego nauczyć? A zadbam o to, aby żaden ork nie podszedł blisko twojej jaskini. Dziękuję. Możesz mnie pytać, o co tylko zechcesz. No to świetnie. Jakich receptur możesz mnie nauczyć? Eliksir zręczności. Pięknie. I teraz pytanie największe brzmi. Ja mam aktualnie... Ile ja mam szczawi królewskich? Bo ja już nic tutaj nie widzę. Mam 28 szczawi królewskich, 29 goblinich jagód i 13 smoczych korzeni. I teraz tak, przydałoby się to zrobić po połowie. Siła, zręczność. Siła, zręczność. Nie wiem, i tak będziemy musieli chyba to ważyć pojedynczo, no nie? Nie, można naraz. I można pojedynczo, można po 10 albo pojedynczo. 28 mam szczawi, to na pewno 10 do siły. 10 do zręczności. No i może po 4, nie? Po 4, myślicie? A może tej siły troszkę mniej, żeby to zrównać sobie? Wiecie co? Nie, no dobra. Zróbmy tak, że dajmy sobie jeszcze, przygotuj stałe mikstury specjalne. To były? Tak. Okej, zręczności 1. Może po połowie sobie zrobimy. Drugi. Trzeci. A może jednak w tą siłę więcej? Nie wiem, czy to ma sens. Ile mi zostały? 2 szczawy królewskie. A ile tego mam? 13 siły i 13 zręczności. A dajmy sobie jeszcze może 2 w zręczność. Zaraz, bo ja chyba i tak już szczawiu nie mam, nie? Znaczy się smoczego korzenia nie mam. Już się wypstrykałam ze smoczego. Tak, no to dobra, to zrobimy sobie w zrękę jeszcze te 2 dodatkowe.
Akurat mi to będzie odpowiadać. Eliksir zręczności i eliksir zręczności. Jeszcze się upewnię, czy nie mogę na pewno zrobić siły, ale nie mogę, bo nie mam już smoczego korzenia. No więc dajemy sobie w zręczność. No i teraz, moi drodzy, patrzymy na statystyki. Tak to wygląda. Będziemy pić teraz. Kurde, ale to będzie koks, moc i siła i wszystko. Ja pierdzielę, nie? A jeszcze możemy znaleźć Embarle Firgasto tutaj w Korinis. No i kurde, tak to wygląda. 126 zręczności i 138 siły. No to chodź tutaj, no diabelska kradzież, to już mam to w dupsku, nie? Dawaj to, po prostu. Pięknie, naprawdę pięknie. Teraz to by się przydało załatwić jakąś lepszą kuszę, bo mamy tyle tego wszystkiego. Ładnie, jestem zadowolona z tego, jak to poszło. Zobaczymy, jakie teraz też będą obrażenia i przydałaby się nam lepsza broń. Także rozejrzymy się, jak tylko dojdziemy do Onara, bo tam te rzeczy są. I powiem wam, że i tak by się tym lasem przydało iść, bo tutaj zaraz na orków znajdziemy. Przy tym wilk to nie będzie miał już... Ja wjadę zaraz w te wargi, co tam są. Dwa na raz. Trzeba będzie teraz punkty dawać, wiecie w co? W kryta. Kurde, no normalnie miód jest, nie? Jest też cieniostwór, zobaczymy, jak sobie z nim poradzę. Bo od razu będę go też chciała udupić. Szczególnie, że już się biliśmy z cieniostworem i było dobrze. Dobra. Poubijane. Jakby ja się już nie boję, nie? Dobra, no kurde. Sorry, ale ten cieniostwór mnie tylko po piątaka bije. No chodź. No i dobra, ładnie. Jeszcze będziemy sobie dawali w życie, nie? Też za niedługo, na spokojnie. Ale nie ukrywam, no przydałaby nam się teraz lepsza broń, bo aktualnie trochę zsie nam ta brońka. Wiecie, co mi po tym, że my mamy teraz fajowe wszystko? Tam już są orkowie? Nie, tam są zwierzęta, ale to, co się tam dzieje, to trzeba zostawić, kurde, przyrodzie, nie? Ale dobra, zaraz będziemy na miejscu, więc dotrzemy do Onara. Tam ile wrogów nasrane po drugiej stronie, nie? No nie bez powodu, bo tam jest dużo akurat przeciwników i to nie tylko zwierząt, ale też i orków. Parę jest w jaskini. I szkielety, i orkowie. Także nie ma co się dziwić. Dobra. Okej, może przejdziemy się jednak normalnie. Ja się pozbędę tych krwiopic tutaj. No, halo. Na ten cmentarz jeszcze zdążymy wejść, tak żebym się nie przejmowała może tym aż tak. Chociaż... Tam już są szkielety? No to gobliny. To spoko, jak widzicie, w ogóle cały dzień żeśmy szli tutaj, na tą farmę.
aż wiecie, się zrobił już wieczór. To będą zwykłe chyba szkielety zaraz. Są? Szkielet goblin. Mały szkielet. No tak, więc tam już na razie może nie będę się pchała. Wejdziemy sobie tutaj na ten cmentarz, tylko... Halo, drzwi? Okej, tutaj są. Tak profilaktycznie, bo tu mogą być jakieś fajne rośliny stałe. Czy ja mogę kopać te groby? Nie. Szkoda, że nie dodali animacji na znanych grobach, że można je wykopać, czyli właśnie na przykład tu. Bo to by było mega fajne moim zdaniem. Ale no dobra, nie można mieć przecież wszystkiego, nie? Dobra. Tam już nie podchodzę. Wejdziemy sobie tutaj bokiem, bo tutaj było takie przejście przy tym. Ktoś wyciągał broń, mi się to bardzo nie podobało. Ale dobra, zaraz będziemy bez szwanku na miejscu. Chcesz przejść? Chciałem się tu tylko rozejrzeć. On myśli, że tu jest tak ogromna ładnie. Ilość problemów dla takich ludzi jak ty. A ty mówisz, że jeszcze chcesz się tu rozejrzeć. Nie mam czasu na takie rzeczy. Ha. Chcesz wejść do środka? To było oczywiste. Dlaczego twoja droga dużo biegnie by mnie dokładnie to tędy? Przestań opowiadać mi bzdury, a będziesz mógł iść dalej. Trzymam się od tego z daleka. Wszystko w porządku. Nie mówię ci przecież tak nic jak nowego. Mówisz. Nie musisz mi tego mówić. Okej, okay, siema sentenza. Jest Raul. Są znani nam ludzie. Powiem tak, na razie byśmy może jednak poszli w stronę wieży, czyli tam, gdzie jest André. Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. Orkowie Usekoba, tak wiem, nieprzyjemne typki, banda Gregora, kamienie. Buz podzielił się tym, co usłyszał. Mówi się, że Lord André i gubernator Larius uciekli do starej wieży, która znajduje się w pobliżu farmy Onara. Tak jest. Porozmawiać właśnie z André ważne jest. Zresztą nie ukrywam, ja też bym chciała iść do André, bo jak pójdę do André, tutaj do tej wieży, właśnie, to będziemy mieli nową zbroję, możliwość kupna. Z Pablo też warto pogadać, bo jednak to strażnik miejski. Witaj. Ej, kim jesteś? Nie znam ciebie. Jestem wysłannikiem Lorda Baldwina, kapitana okrętu wojennego Albatros. Co? Przypłynął do nas okręt wojenny króla. Jesteście tu, aby walczyć z flotą orków. Właśnie w tym celu. No to życzę powodzenia. Co wiesz o bandytach? Wszyscy przybyli z byłej kolonii karnej i teraz połączyli się w dużą bandę. Przypuszcza się, że przewodzi im były gwardzista Gregor. Ale ja tak nie uważam. A kto według ciebie? Nie może to być ten Gregor, który był gwardzistą. To po prostu niemożliwe. A dlaczego tak sądzisz? No, bo gwardzista nigdy by tak nisko nie upadł, aby przyłączyć się do bandytów. Oto dlaczego. No, jeśli tak uważasz. Tak uważam. A zresztą, nieważne. Przyjdzie czas, to się z nimi rozprawimy. Prawdę mówiąc, dopóki tu tyle orków, to sprawa z bandytami musi poczekać. Co możesz mi powiedzieć o Gregorze i jego bandzie? Niewiele. Tylko to, że on i jego ludzie mają pod kontrolą całą północną część Khorinis. Tam następują prawie wszystkie napady z ich udziałem. Co? Przecież na północy przebywa tylko kilku myśliwych. Kogo bandyci tam atakują? Żartujesz, czy co? Teraz jest tam założony duży obóz z uchodźcami z miasta. Właśnie udało im się tam skryć ze swoim dobytkiem i myśleli, że na północy będą bezpieczni. Ledwie zdążyli uciec od orków, to zaczęli na nich napadać bandyci. Naprawdę. Tak. Więc radzę ci mieć się na baczności, jeśli w jakiejś sprawie zajrzysz na północ. Jak wygląda sytuacja? Obecnie jest spokojnie. Dobra, dzięki Pablo za info. A co my tutaj mamy schowane? Przepraszam bardzo. Eliksir ducha. Ale taki stały? No jasne. Możesz ty w mordę, naprawdę. Zajebiście.
Dobra, zrobiło się ciemno. Prawie spadłam w ogóle przed chwilą. Ej ty, kim jesteś? Żołnierzem króla. Jak i ty. Każdy może tak powiedzieć. Nic z tego. Dopóki ktoś za ciebie nie poręczy, nie przejdziesz. Mam tu list. Przeczytaj go. Niejaki Lord Baldwin napisał tu, że działasz w imieniu króla. A ponieważ nie znam żadnego Lorda Baldwina, to ciebie nie przepuszczę. Jasne. W takim razie idź do Lorda Andre i zapytaj go. On zna Lorda Baldwina. Myślisz, że jestem taki głupi? Wiem, co zamierzasz zrobić. Czyżby? Niby co takiego. To proste. Gdy pójdę do Lorda Andre, ty tu wszystko sobie spokojnie obejrzysz, a potem zreferujesz swoim mocodawcom. Jakim mocodawcom? Daj spokój, nie udawaj. Orkom, oczywiście. Ty chyba rozum straciłeś. Natychmiast zamelduj o mnie Lordowi Andre, albo spadnie na ciebie cała masa problemów. Czyżby? Niby dlaczego mam wierzyć, że nie wciskasz mi tu bajki? Nie zauważyłeś pieczęci na liście. Pieczęć. To pieczęć króla. Cieszę się, że to wreszcie do ciebie dotarło. Dobrze. Wszystko w porządku. Możesz przejść. Doskonale. Mogę dostać z powrotem swój list. Co? Ach tak, oczywiście. Oto on. Jezu, Bolton, ale ty jesteś po prostu... pusty. Jak wygląda sytuacja? Na razie wszystko w porządku. Dobra, moi drodzy, to co, wydaje mi się, że zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Jesteśmy w wieży, gdzie wcześniej był Dexter. Teraz tutaj się nic konkretnego nie dzieje. Mamy kolejne miejsce z uchodźcami. Nawet jest tutaj sędzia. Bardzo, bardzo przyjemnie, naprawdę. Także tak to właśnie wygląda. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Ja lecę montować dla Was ten film i w kolejnym spróbujemy porozmawiać z Lordem André. Zobaczymy, co on ma do powiedzenia. Nie wie, komu wierzyć. Tam oczywiście pokazuje mi skupiska orków, te sprawy. No, sytuacja nie jest zbyt dobra na kontynencie. Przepraszam, na wyspie Corinis konkretniej. Nie wie, komu chociaż wierzyć. Na kontynencie równie dziadostwo się szerzy, co tutaj. No i na tych mniejszych wysepkach też widzieliśmy, że za dobrze to nie wyglądało. Nie mówię. Dzięki Wam jeszcze raz i do kolejnych odcinków. Cześć!